Cześć, ja jestem Alezabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Moi drodzy, będziemy dzisiaj rozmawiać o książce autorki. Tej autorki przez Eł. Tak, dzisiaj nadszedł czas na dożywocie Marty Kisiel. Powiedzcie mi, kto z Was mieszkając w mieście nigdy nie marzył o tym, żeby dostać wiadomości o treści gratuluję, odziedziczyłeś dom po kimś tam z rodziny, o kim nawet nie słyszałeś nigdy w życiu, ale w każdym razie odziedziczyłeś dom taki poza granicami miasta, otoczony lasem, zestawem. Wiecie, cisza, spokój, dużo komarów. Po prostu idealnie. I tak samo myślał właśnie nasz główny bohater książki, czyli Konrad Romanczuk. Pisarz po 30, lekko cyniczny, ze świeżo złamanym sercem. To też spakował cały dorobek swojego życia do małego Tiko, po czym wyruszył do swojego nowego miejsca na ziemi. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. Otóż, cytując Konrada, miała to być pustelnia w wersji deluxe godna samego Stephena Kinga. W praktyce jednak okazało się, że jedyne połączenie tego domu ze Stephenem Kingiem to to, że spokojnie dom mógł być miejscem akcji jednego z jego horrorów. To znaczy, no niby domek nie za duży, nie za mały, zrobiony z cegły, z werandą, lekko rozchwiany emocjonalnie, gdyby nie ta gotycka wieżyczka. Taka gotycka wieżyczka prosto z taniego horroru z lat 60. Brakuje tylko pełni księżyca i plastikowych wilkołaków. Ale moi drodzy, to nie Lichotka, czyli właśnie ten dom, bo ten dom nazywa się Lichotka. To nie Lichotka tutaj jest najgorsza. Najgorsze jest to, że ona już w pewien sposób jest zamieszkała. A mieszkańców tych jest kilku. Obiekt numer jeden. Licho. Anioł stróż 1,50 m wzrostu, skrzydła aureolka, bambuszki, koszulka w myszkę Miki, lekkie schizy na punkcie sprzątania, miłość do pralki i przy okazji alergia na własne pierze. Obiekt numer dwa. Widmo panicza szczęsnego. Poeta. Niespełniony. Z pociągiem do depresji, samobójstw i łatwego popadania w zachwyt, jeśli chodzi o płeć piękną. Do tego irytujący i właściwie to powinnam go po prostu podsumować tym, że irytujący. Obiekt numer 3. Crackers. Crackers, czyli istota ciemności, która siała po ostrach na morzach i oceanach, w tym momencie mieszka w piwnicy i kocha gotować. Na szczęście ma kilka macek, to bardzo jakby usprawnia cały proces. Takiego krakersa pewnie ja bym mogła mieć w domu. Obiekt numer 4 to zmora. Tu jest akurat całkiem spoko. Zmora to jest po prostu czarna kicia, która bardzo lubi sprawdzać ostrość swoich pazurków na towarzyszach. Prawda? Brzmi cudownie. Cudownie po prostu, szczególnie dla kogoś tak zgorzkniałego i zmęczonego życiem jak Konrad Romanczuk. Właściwie mogłabym tutaj przywołać jeszcze kilka innych obiektów, ale powiedzmy, że pozostawiam to Wam. Także w dożywociu możemy obserwować zmaganie i rozchwianie emocjonalne Konrada Romanczuka, czyli mężczyzny, który prawdopodobnie zabiłby nawet kaktusa, który w Lichotce miał osiągnąć spokój, zen, wyciszyć się, posklejać z powrotem swoje złamane serce, pisać, pić kawę, czasem nalewkę. A zamiast tego dostał pełną chatę, nowych podopiecznych i masę przedziwnych zdarzeń. I to serio, masę przedziwnych zdarzeń. Co mi się w książce podobało? I problem jest taki, że łatwiej było powiedzieć, co mi się w niej nie podobało, bo mogłam teraz powiedzieć nic. Ta książka jest idealna, naprawdę książka jest idealna jak dla mnie, bo ona po pierwsze nie ma takiej ustanowionej fabuły, że przechodzimy na przykład od etapu tego, że Konrad nienawidzi Lichotki i w ogóle co żeście mi zrobili, miało być spokój, a tutaj taka zgraja po prostu bałwanów, każdy ma jakieś swoje dziwne, zeschizowane rzeczy, jak ja ich nie cierpię do momentu, kiedy powie, to jest moja rodzina i ja ich kocham. Tylko mamy tutaj 5 rozdziałów i nie mamy jednego punktu kulminacyjnego, który zmienia wszystko, tylko każdy rozdział jakby kręci się wokół jakichś wydarzeń i jakiegoś dziwnego momentu, typu, nie wiem, święta, urodziny szczęsnego itd., itd. I o ile przy Szamance od umarlaków chyba mówiłam Wam o tym, że humor jest największą zaletą tej książki, o tyle przepraszam bardzo Panią Martynę,
ale pani Marta Kisiel ją po prostu rozgromiła, jeśli o to chodzi. Ja tak średnio 5 razy na stronę, to miałam ochotę skisnąć ze śmiechu. I kiedy jechałam do pracy, czytałam tę książkę, to prawie płakałam i trzęsłam się, jak po prostu oszalała, bo tak bardzo starałam się nie parskać śmiechem. Naprawdę, jeśli chodzi o humor, nawet przy głupich opisach przyrody, przy głupim opisie Konrada i tego, jak bardzo jest nieżyciowy, w sensie jakim jest mieszczuchem, to ja po prostu leżałam i kwiczałam. Dosłownie, no nie mogłam. Zanosiłam się, jak oszalała. Ta książka jest dla mnie genialna, powiem wam. Ona jest cudowna i autentycznie, gdybym miała podać książkę, która sprawiła mi najwięcej przyjemności, jeśli chodzi o sposób pisania, sposób czytania i o humor, to ona by w tym momencie była na pierwszym miejscu. Ulubiony bohater. Cała ta książka właśnie kręci się moim zdaniem wokół bohaterów, wokół tego, jak oni są od siebie różni, ale się muszą dogadać, albo i czasem nie do końca, jak się docierają cały czas, aż czasami iskry lecą. Od Konrada, który jest takim nieprzystosowanym pisarzem, uciekającym przed swego rodzaju odpowiedzialnością, takim związaniem swojego życia z drugą istotą i nagle się okazuje, że on tych istot dostaje pod swoje skrzydła około 10. Pamiętajcie, że nie powiedziałam wam o wszystkich postaciach. Tak, i oprócz tego mamy Szczęsnego, który jest irytujący, oj strasznie. Matko, jak on mnie denerwował. To znaczy, to jest chyba kwestia po prostu skończonej polonistyki. Kiedy ja widzę wiersze, to już dostaję spazmów, a broń Boże, kiedy ktoś jeszcze zalatuje po prostu takim Chmickiewiczem czy Słowackim, to już po prostu płakać mi się chce. Miałam bardzo podobne przeżycia względem Szczęsnego jak Konrad. Naprawdę. Krakers jest cudowny. Ja tak marzyłam o takim krakersie w piwnicy, że wiecie, wychodzę na przykład z pokoju, idę do kuchni rano w zombie mode i dostaję kubek kawy z macki. No, było fajne. Ale tak właśnie, do tego dążę, do tej ulubionej postaci i będzie to oczywiście Licho, który jest autentycznie najsłodszym stworzeniem, o jakim chyba czytałam w książce. Jakiejkolwiek książce. Licho, 1,50 m, anioł stróż, który uwielbia bajki i sprząta, i najpiękniejszą zabawką jest dla niego pralka. Nie znam słodszej postaci niż Licho. Jaki Licho, to ja bym przygarnęła. Powiem wam, przygarnęła mnie i bym mnie kochała i byłby moim aniołem stróżem i bym tylko pasła, bo chyba tabletka mi na alergię. I dopilowałabym skrzydełka. Boże, ja muszę teraz brzmieć naprawdę jak trzaskamy. Ulubiony moment. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja ostatnio miałam jakiś kryzys, jeśli chodzi o znajdowanie ulubionych momentów, ale tym razem się udało i nie mam wątpliwości i nie zawaham się powiedzieć, który to był. Mianowicie, Szczęsny, czyli to widmo, ten panicz, który tam gada wierszem cały czas, miał swoje 217 urodziny. I po całej imprezie jakby Konrad poszedł spać i nagle w nocy budzi go krzyk zza okna: chodź, Konrad, chodź! Okazało się, że Szczęsny i Licho odnaleźli jakieś nalewki. To był właśnie panicz, który zwisał pijany z drzewa, próbując przywołać Konrada, aby powiedzieć mu, jak bardzo go kocha. Że to jest jego najlepszy przyjaciel i tak dalej, i tak dalej. Jak można się domyśleć, Szczęsny i Licho następnego dnia mieli kaca mordercę. A Konrad i Krakers w ogóle jakby nie krępowali się z tym, żeby wykorzystać tego kaca i jakby w pewien sposób ukarać ich za pijaństwo. Podsumowując, nie mam zielonego pojęcia, co jeszcze mogłabym wam powiedzieć. Jaki powód podać, że ta książka jest tak genialna i jest dla mnie idealna, dlatego że to po prostu humor kipi z każdej strony, z każdego zdania, każdego określenia, porównania i postaci. Postacie są tutaj świetne i uwielbiam ich. Nawet Szczęsnego, który mnie doprowadzał do szału, miałam ochotę go kopnąć w dupę albo strzelić mu w paszczę z dubeltówki. Jego też uwielbiam. Naprawdę postacie są tak świetnie skonstruowane tutaj, że nie da się ich nie lubić, chociaż za jedną głupią rzecz. Nie wiem, co mam wam jeszcze powiedzieć. Dla mnie to jest jedna z lepszych polskich książek, a jeżeli chodzi o humor, to jest najlepsza. Z tych, które ja znam. W sensie.
I to tyle, jeśli chodzi o moje ochy i achy związane z dożywociem Marty Kisiel. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że za bardzo Was nie zirytował, bo muszę się przyznać, że był totalnym spontanem. Czyli nie miałam zielonego pojęcia o tym, co powiem, dopóki nie zaczęłam tego mówić, a czasami nawet w trakcie nie do końca. Także mam nadzieję, że nie było tak źle. Dziękuję bardzo wydawnictwu Uroboros za mój egzemplarz, za to, że mnie ukochali tą książką, bo była cudowna. Także dziękuję jeszcze raz Wam bardzo. Jeżeli odcinek Wam się podobał, jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o komentarze. I pamiętajcie też o tym moim prezencie na Nowy Rok, o tym moim życzeniu, żeby mieć 300 subskrypcji do końca roku. Na razie idzie spoko. Dobrze jest. Pamiętajcie, liczę na Was. Także jeżeli chcecie ze mną zostać na dłużej, to klikajcie ten czerwony przycisk z napisem subskrybuj i dzwoneczek, który powiadomi Was o tym, że jest nowy odcinek i tym razem się z nim nie spóźniłam. Także tak. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie i na razie. Cześć.